tramwaj przywieziony z byłej zajezdni przy ulicy Wrocławskiej w 2015 roku tutaj do nas, do zajezdni, na Domejki. I był problem, co z nim zrobić, tak? Myśmy się stawiali, czy poddać go renowacji, czy złomować. Decyzja była trudna, bo sobie zdawaliśmy sprawę z ogromu prac, które czekają z nami, zwłaszcza z tego powodu, że był on bardzo rozszabrowany. Zresztą widać to rozszabrowanie, do dzisiaj jeszcze po prostu nie ma pochwytów aluminiowych, zostały gdzieś tam pokradzione, różnego rodzaju grzejniki. Te elementy metalowe po prostu były z tego tramwaju wyniesione. Podjęliśmy decyzję w 2016 roku, że rozbierzemy go, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Rzeczywiście po zdjęciu blach, to był jeden i powiedzmy tej całej tutaj, całego wypełnienia ścian bocznych i sufitu, to był obraz nędzy i rozpaczy. Ta konstrukcja była tak w złym stanie, rzeczywiście, że nadawała się w zasadzie tylko do złomowania. Po dyskusji z pracownikami podjęliśmy tą decyzję, myślę, że odważną i właściwą, żeby próbować przywrócić tą, powiedzmy, wizję tego tramwaju z tych lat, gdy on powstawał. I praktycznie w 2017 roku rozpoczęły się prace przy jego odnawianiu. Jestem Popowczak Włodzimierz. Jestem stolarzem, pracownikiem MPK. To jest koronkowa robota, bo to jest wszystko od podstaw robione. Było wymieniana cała blacharka, koledzy robili tam lakierowanie, a to, co moje zostało zrobione, to jest drewno w środku, wewnątrz drewno, wszystko. Mozolna praca, bo się dłubie, a pracy nie widać w tym, bo to pojedyncze listewki trzeba każdą jedną dorobić, dopasować, żeby jakoś to wyglądało. No, brakuje jeszcze pewnych elementów. Tutaj jeszcze są do założenia klosze do lamp. Mamy zamówione w odlewni w tej chwili te pochwyty, które zostały ukradzione do siedzeń. Oczywiście jeszcze kwestia tych lamp wszystkich zewnętrznych, kierunkowskazów, lampy oświetleniowej. Mamy w zasadzie już w tej chwili przygotowane podwozie, które już jest wypiaskowane, wymalowane, pantograf na górę, także no, zostało trochę jeszcze pracy, zważywszy, że no, niestety robimy to tylko w wolnej chwili, tak? Czyli najważniejsze to jest zapewnienie sprawności taboru autobusowego i pełnego działania tutaj naszej zajezdni. To jest takie wykonywanie ze starych zdjęć. Jeździliśmy do Gorzowa oglądać, w Jeleniej Górze, gdzie są stare tramwaje, no i na podstawie tego zostało to wykonane. To są chyba z Gorzowa. No to, że mówię, no jeździli cała ekipa. Oglądała, jak to wygląda. Na pewno nie chcemy go gdzieś ukrywać, tak? Była taka koncepcja, że być może, że stanie tutaj na terenie zajezdni przed biurowcem, ale po tym, jak tak fajnie wyszedł, to z panem prezydentem doszliśmy do wniosku, że najbardziej okazałym miejscem byłby gdzieś rynek legnicki, także w tej chwili jest szukane miejsce, gdzie mógłby on stanąć, kawałek torowiska można byłoby zrobić, być może jakiś przystanek wiedeński, taki z prawdziwego zdarzenia w starym stylu. Z niczego zrobić coś to jest, bo to w sumie został tylko sam szkielet, rama była tylko. Ani szyb, ani niczego, w środku wszystko rozkradzione, połamane, zgnite. No, jest satysfakcja jakaś. Zaczęto od podłogi, bo podłoga była cała zgnita. Później trzeba było stelaż do ramy zrobić, cały stelaż wykonać, żeby tę sklejkę bukową
te listwy było do czego mocować. Jest ocieplony, styropianem wygłuszony, ocieplony dodatkowo. No a później już wykończeniowe, jak już było poszycie położone ze sklejki, z tym, no to było już wykończane, tylko listewki, listewka po listewce docinane, dopasowane, szlifowane. No i takim sposobem dochodzimy do sednu sprawy. Jeździły od 1898 roku, po wojnie, praktycznie od października 1945 roku przy linii funkcjonowały, więc to jest historia. Jeździły tramwaje w Legnicy do roku 1968. Natomiast ten egzemplarz to jest tramwaj Konstal 5N, który rocznikowo został wyprodukowany w 1959 roku, czy może powiedzieć, że on ma w tej chwili 60 lat, także to już jest kawał historii. Został przywieziony z Elbląga tutaj do Legnicy w 1998 roku i stał praktycznie do 2015. Licząc wprost koszty, które wydaliśmy na zewnątrz, tak, to jest około 50 tysięcy, czyli materiały, powiedzmy firma, która wykonała piaskowanie. Natomiast doliczając do tego robociznę, tą własną, tak, na tych naszych pracowników, no to na dzisiaj to jest koszt około 180 tysięcy.